Was serdecznie. Mieczysław Czar, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej, główny organizator konkursu Mieszkam w Beskidach. 18. edycja tego konkursu już w zasadzie na finiszu. Cieszymy się, że tak wiele osób brało w nim udział, bo prawie 9 tysięcy. Niestety nie wszystkim mogliśmy nagrodzić, bo niespełna 1000 osób, ale mam nadzieję, że to wszystko będzie Wam odpowiadało, że okaże się, że ci, którzy byli najlepsi, zostali wyróżnieni. Dlatego też serdecznie zapraszamy na uroczystości związane z rozdaniem nagród. Odbędą się one w kwietniu i w maju. Wiem, że długo to trwało, ale niemniej jednak mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. 9 kwietnia zapraszamy na pierwsze rozdanie nagród dla laureatów na pewno z powiatu żywieckiego, suskiego i wadowickiego. Kolejne spotkania odbędą się w Bielsku-Białej i w Cieszynie. Bądźcie razem z nami i bawmy się razem w to, że mieszkamy w Beskidach. Jak co roku wiele pracy musimy włożyć w to, aby ocenić to, co nadeszło na nasz konkurs, wszystkie Wasze prace. Jest to naprawdę wielka różnorodność, dlatego też mam nadzieję, że nam wybaczycie, że tak długo trwała ocena, tak długo trwało to, zanim pojawiły się na naszej stronie wyniki, ale mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy postarali się, aby zrobić fantastyczne prace, będą docenieni i nagrodzeni. Teraz wiemy, że wśród 9 tysięcy uczestników udało nam się nagrodzić prawie 1000 osób. To specjalnie dla Was, po to, abyście w kolejnej edycji naszego konkursu bawili się razem z nami i pamiętali o tym, że w Beskidach jest naprawdę pięknie i że warto w nich mieszkać.